dokładnie za moimi plecami jest linia startu. Jak słyszymy, cały czas te samochody startują. O, a tutaj właśnie w ten sposób to się wszystko odbywa. Uczestnicy wyścigów mają świadomość, że igrają ze śmiercią. Nie zawsze mogę coś uderzyć, bo to jest łamanie przepisów niestety często, jeżeli się szybko krzyczy z punktu A do punktu B. Przez centrum miasta przejeżdżają pięciokrotnie, łamiąc limit prędkości. 230 czy nawet 260 km na godzinę. Swoimi wyczynami chwalą się w mediach społecznościowych. Punkt zbiorczy, punkt B gdzieś poza miastem, Piaseczno czy Łomianki. I obstawialiśmy sobie zakłady, kto pierwszy, ten lepszy w danym miejsce. Zakładaliśmy się o pieniądze. Wtedy nie było limitu, wtedy wszystkie czerwone, wtedy wszystkie ciągłe, wszystkie... Wtedy nas radiowozy goniły. No to już wtedy ganiałem policjanci, tak? Są nieoznakowane radiowozy i trzeba uważać. Policja jest świadoma ogromnego niebezpieczeństwa. Nie da się bezpiecznie przeprowadzić interwencji wobec na przykład 200 osób. Policjant też musi być podczas takiej interwencji bezpieczny. Spisują 2-3 osoby, 2-3 auta za jakiekolwiek rzeczy, za brak blach. Pozostali uczestnicy przejeżdżają w inne miejsce. To ma być krótki przystanek po to, żeby zgubić policję i jak widać właśnie przed nami sznurek samochodów i kolejny sznurek samochodów tutaj z prawej strony. Jedziemy, jubilerska 1/3. Takie przejazdy coraz częściej kończą się tak. Samochód marki Audi z niewiadomych przyczyn uderzył w słup. Autem jechało 3 młodych mężczyzn, 20-kilkuletnich. W wyniku tego zdarzenia ponieśli śmierć. Wypadki są, były i będą, no. Dedykowane grupy na Facebooku śledzą dziesiątki tysięcy osób, a organizatorzy wyścigów sprzedają własne linie ubrań i naklejki. Są samochody obklejone hasłami "lubię z***ać". Ja tego nie robię dla innych, tylko dla siebie. Straciłem prawko 9 razy, ale to oczywiście nie przeszkadzało mi w tym, żeby jeździć. Policjanci są z siebie całkiem zadowoleni. Nie czujemy się bezsilni. Czujemy, że jest to sfera, gdzie jest jeszcze wiele do poprawienia. Ale mogliby być zadowoleni nieco bardziej. Wojciech Bojanowski.